Olej go. Facet więcej, facet mniej. No i już drugie dziecko. Zamówić ci taksi, drogie dziecko? Drogie dziecko? Jezu, tak mówili na mnie w domu. Przecież tam u ciebie na Zatopiu nie ma taksówek. Hello? Żadne moje Zatopie, przecież ja już tam nie mieszkam, dziewczyna. Będziesz miała słoniki na jutro? A będziesz miała kasę na słoniki? I tak mi wisisz. Najlepiej przed 16 będę stała w promocji, będzie mi nudno. Poza tym Wojtasowi muszę oddać kilka. Magda! O! Magda! Co? Chodź, wracamy do akademika. Jesteście ze sobą? Ja i ten kosmita w dredach. Daj spokój. Ja pierdolę. Przeczytałam tu stoję. Jeszcze z ciebie nie zeszło. Lancie, wstawaj. Mamy jakiś plan? Mam promocję o 16, a co? Ile ci zostało? Co? Wszystko wydałam. Zgadnij, co dzisiaj za dzień. Podpowiem ci. Do Kulasa przyjechała rodzinka. I do Dominiki też, ale ma przesrane. Jopie. Szybko ubieraj się. Idź, otwórz! Cześć, właśnie myłam głowę. Znacie się? Tytus Mazurek. Piotr Giziński.
Siadaj sobie. Kawa, herbata? Herbata. Może być herbata. Litka, rusz tę dupę. Pożycz herbaty. Nie mam. Przyjechał mój ojciec. Po co? Nie mam pojęcia. Wiedziałeś, że Wojta ma na imię Tytus? Tytus. Idź do pizdy. Ona ma herbatę. To słoniki, zajebiście. Zostaw, puste jest. Wojtas ma notatki na kolokwium w środę? Niedobrze mi. Ratuj mnie, kurwa, z tego pożaru. Po 100 latach ktoś nagle do mnie się zwalił. Pożycz herbaty. Ale wiesz, no... Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Z herbatą jest problem. Zrób mi też. Kiedy wrócisz do domu? Aha, pójdę jeszcze po cukier. Magda, wróć do nas. Nas. Długo się nie widzieliście? Nie idę tam.
Nie ma mowy. Aha, wracając do kwestii finansowej. Idziemy do Majki? Idź do Majki. Tam przeczekaj. On pójdzie sobie, wtedy wrócisz. Rozumiesz? Obiecujesz? No. Kurwa, kto to był? Poszedł? No. Nie było cię prawie godziny, więc sorry, ale... Wszystkiego najlepszego. Było powiedzieć, to bym coś kupił.